Prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego, który może zostać dawcą szpiku, a tak naprawdę krwiotwórczych komórek macierzystych, jest naprawdę niewielkie. Jest w najlepszym wypadku jak 1 do 20 tysięcy, a bywają przypadki, kiedy to prawdopodobieństwo spada jak 1 do kilku milionów. Biorąc pod uwagę również fakt, że w Polsce co piąty pacjent pozostaje bez swojego bliźniaka genetycznego, bez swojego dawcy, apelujemy do wszystkich, którym los ludzki nie jest obcy, aby zastanowili się nad tym, czy warto zarejestrować się, żeby mieć swój udział w ratowaniu ludzkiego życia. Moja choroba rozpoczęła się w 2009 roku. Wtedy jako młody chłopak, 22 lata miałem, studiowałem, dowiedziałem się nagle, że jestem chory. Całe moje życie stanęło w miejscu. Nie wiedziałem, co będzie, jak będzie wyglądało leczenie. Potem w szpitalu okazało się, że jest białaczka, ale białaczka musi być wyleczona chemioterapią i to chemioterapia powoduje największe spustoszenie w organizmie i powoduje to, że ja jako ówczesny pacjent no bardzo cierpiałem. Trochę się bałem, odebrałem telefon, a tam się okazało, że to dzwoni mój lekarz, który chce mi przekazać nowinę, że jest dawca. Wtedy po raz pierwszy zagościła w moim sercu nadzieja na to, że przeżyję, ponieważ leżąc w szpitalu, cierpiąc, już sobie planowałem na przykład, jak będzie mój pogrzeb wyglądał. Już traciłem tę nadzieję, że wyjdę z tej przerażającej choroby. Na szczęście dawca się znalazł. Dzięki przeszczepieniu pacjent, który jest dotknięty rakiem krwi, zyskuje zupełne zdrowie. Ja nie muszę dzisiaj przyjmować żadnych lekarstw, nie muszę się zbyt często badać, to jest raz w roku wystarczy. Jestem po prostu zdrową osobą, szczęśliwą i mogę się cieszyć życiem. I to wszystko dzięki Uli, która została znaleziona przez fundację na jednej z akcji dedykowanych pacjentowi też, który był pod opieką fundacji. Ja oddawałam komórki macierzyste z krwi obwodowej. To pobranie wygląda tak, że dawca ma w kucie dwóch przedramionach i z jednej ręki krew wędruje do takiej specjalnej maszyny i drugą ręką ta krew wraca z tej maszyny. I ta maszyna zbiera komórki macierzyste z krwi. I ja w tym momencie siedziałam wygodnie na leżance, byłam pod obserwacją kilku pielęgniarek, lekarzy i tak naprawdę to nic nie boli, to nic mnie nie kosztowało, ja spędziłam bardzo miło te 5 godzin. Jedynie co tak naprawdę boli, no to wkucie w rękę, ale to jest normalne, tak jak przy pobraniu krwi, więc naprawdę nie ma czego się bać. Uratowałam życie mojej siostrze genetycznej, ma na imię Agnieszka. My już się poznałyśmy, 28 maja na Światowym Dniu Raka Krwi. Agnieszka jest wspaniałą osobą, jest ciepła, jest bardzo pozytywna. Ja tej radości uczę się od niej, bo ona każdy dzień szanuje, każdym dniem się cieszy tak naprawdę. Więc kiedy mam smutne dni, kiedy jest mi źle, dzwonię do Agnieszki czy kontaktujemy się. I Agnieszka mnie po prostu stawia na nogi. Czasami w to nie wierzę, że po prostu dzięki mnie żyje druga osoba. I ja dzięki temu zyskałam siostrę, bo jestem jedynaczką. Więc mam teraz siostrę, Agnieszka ma jeszcze dwie siostry, także mam nową, dużą rodzinę. I na pewno już będziemy w kontakcie stałym ze sobą.